kolejny fragment Ewangelii Świętego Marka. Już jesteśmy w Jerozolimie. Jezus dotarł do tego świętego miejsca, świętego miasta, aby wypełnić wolę Ojca. Dokonał już znaczących znaków, znaku oczyszczenia świątyni. Nauczał w tej świątyni. Ta wielka przypowieść o niegodziwych dzierżawcach winnicy, która niejako zapowiada już bardzo konkretnie los Jezusa. I widzimy, że w tej Jerozolimie nasila się ten konflikt, który już jest od początku Ewangelii. Bo już w trzecim rozdziale czytamy, trzeci rozdział, szósty werset, że faryzeusze, zwolennicy Heroda decydują się, że trzeba zabić Jezusa. I widzimy, że w tej Jerozolimie u końca dni ten konflikt się nasila. Jest jakaś wielka kontrowersja między faryzeuszami uczonymi w Piśmie i Jezusem. I dzisiaj słyszymy, że jeden z uczonych w Piśmie przychodzi do Jezusa z pytaniem. Ten uczony w Piśmie, ta grupa, która była odpowiedzialna za konserwowanie prawa Bożego, przecież to oni oskarżali Jezusa o bluźnierstwa, że w imię Belzebuba wyrzuca złe duchy. Szukali nieustannie sposobu, żeby zabić Jezusa. I on przychodzi i się pyta: nauczycielu, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Popatrzmy, że to uczeni w Piśmie byli tą ostateczną wykładnią prawa. Przecież on dobrze wiedział, jakie są przykazania. Dlaczego przychodzi do Jezusa z tym pytaniem? Chyba nie do końca było w nim to pragnienie, by słuchać Jezusa, ale po to, by nieustannie wystawiać Go na prób. I dobrze wiemy, że Żydzi już tak w tych swoich przepisach uznawali 613 przykazań, które starali się nauczać, może nie do końca umieli skrupulatnie przestrzegać, 365 zakazów i 248 nakazów, które Żyd powinien przestrzegać. I pada to pytanie, które jest pierwsze, które jest najważniejsze. No, dobrze wiemy, jak jest dla Żydów było najważniejsze przykazanie. To najważniejsze przykazanie to było to przykazanie, które sam Bóg przestrzegał. I pamiętamy z Księgi Rodzaju, że tym największym przykazaniem, które Bóg przestrzega i które człowiek musi przestrzegać, jest przykazanie szabatu. Bóg sam odpoczywał w dzień szabatu podczas dzieła stworzenia. I pamiętamy z Ewangelii, że Jezus wielokrotnie był atakowany właśnie, że nie przestrzega szabatu. Dla Żydów to było największe przykazanie, bo sam Bóg to przykazanie respektował. Sam odpoczywał w dzień szabatu. Jezus znowu wykorzystuje tę sytuację, by nauczać o Bogu, który jest blisko człowieka. Jezus na to pytanie, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań, odwołuje się do kredo Izraela. To kredo Izraela to, co słyszeliśmy w pierwszym czytaniu dzisiaj z Księgi Powtórzonego Prawa. Słuchaj Izraelu. To była ta codzienna modlitwa, którą Żyd rozpoczynał dzień. Słuchaj Izraelu. Gdy otwierał oczy, miał otworzyć swoje serce, swoje życie na Boga. Zawierzać Bogu tą codzienność, którą Bóg w swoim miłosierdziu mu daje przeżyć. I łączy Jezus fragment z Księgi Powtórzonego Prawa i z Księgi Kapłańskiej. Mówi o miłości. Takiego Boga nam przedstawia Jezus. Boga pełnego miłości. I mówi, że tym podstawowym przykazaniem jest miłość do Boga i dodaje miłość do bliźniego. To jest podstawowe przykazanie. Zobaczmy, że Jezus nie cytuje dekalogu. My byśmy na pierwszy rzut oka powiedzieli, no, które jest pierwszym przykazaniem, byśmy powiedzieli, dekalog trzeba respektować. Nie, Jezus nie mówi o dekalogu, ale mówi o miłości.
I ten uczony w piśmie, gdy słyszy te słowa, Jezusa nazywa nauczycielem, tego, który ma autorytet do nauczania ludzi. Tak przecież od początku Ewangelii ludzie, zwykli, prości ludzie nazywali Jezusa, że naucza nie jak uczeni w piśmie, ale właśnie z mocą. To słowo rzeczywiście przemienia, które Jezus głosi. I wreszcie nawet uczeni w piśmie mówią, że Jezus ma autorytet. Choć kilka scen wcześniej, gdy weźmiemy Ewangelię świętego Marka, oni mówią po oczyszczeniu świątyni, jaką mocą, jakim autorytetem to czynisz. A więc widzimy, że to są ludzie, którzy nie chcą usłyszeć prawdy, ale chcą nieustannie wystawiać Boga na próbę. Jezus mówi, będziesz miłował Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem, całą swoją mocą. Jezus nie uczy teorii o miłowaniu, ale mówi, że miłość ma wypełniać całkowicie życie człowieka. On mówi, że miłością trzeba żyć. To jest sens ludzkiego powołania i to jest to największe przykazanie, żyć miłością. Żyć miłością wobec Boga i żyć miłością wobec drugiego człowieka. I zobaczmy, ten uczony w piśmie, jak to interpretuje. Nauczycielu, słusznie powiedziałeś. Miłować go całym sercem, całym umysłem, całą mocą. Miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenie ofiary. Byśmy powiedzieli, wiernie cytuję słowa Jezusa. Nie. Zobaczmy, że on opuszcza jedno słowo. Mówi Jezus miłować całą swoją duszą. On mówi miłować duszą. Dlaczego? Gdzie jest ta różnica, która dzisiaj nam też umyka w pewnym sensie? Jezus mówi o praktyce miłości, a uczony w piśmie mówi o teorii. No właśnie. Jest coś z prawdy tego, co mówi uczony w piśmie, ale nie mówi całej prawdy. Dlatego Jezus dostrzega pewną mądrość. Mówi, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. Niedaleko. On w umyśle wszystko wie. On ma teorię, on jest teologiem. On jest specjalistą od Pana Boga, ale nie jest praktykiem miłości. Czego mu brakuje? Brakuje mu nawrócenia. Trzeba przejść od teorii do praktyki. Trzeba przejść od głowy do serca. To jest najdłuższa droga, najdłuższy dystans, jaki człowiek musi pokonać. Od tych naszych teorii, którą mamy o Bogu, o drugim człowieku, do praktyki miłości. Nie tyle mówić o miłości, co kochać. To, co czytamy w liście świętego Jakuba, że miłość to nie są słowa, ale to są czyny. Miłość opiera się na czynach, nie na słowach. My nie możemy być teoretykami o miłości, o Bogu, ale mamy być praktykami doświadczenia Pana Boga. Zobaczmy, jak to jest trudne, jak my innych ciągle, nieustannie pouczamy. Wymieniamy przykazania, niektórzy nawet straszą, pójdziesz do piekła, źle żyjesz. Ale czy w nas znajdują rzeczywiście przykład miłości, przykład chrześcijańskiego życia? My dużo wiemy, ale nie żyjemy tak. Zobaczmy, że ta postawa uczonego w piśmie jest często naszą postawą. My umiemy recytować przykazania, ale czy umiemy żyć tymi przykazaniami? Czy angażujemy całe swoje życie, całe swoje serce w to, żeby rzeczywiście żyć Ewangelią? Dzisiaj tym największą próbą, jaką jest właśnie świat nas próbuje, to jest to, czy nie to, czy umiemy rozwiązać krzyżówkę z hasłami religijnymi i wygramy wszystkie pytania z religii, 1 z 10, ale czy żyjemy tymi prawdami? Czy ja żyję Ewangelią? To jest dzisiaj największa próba chrześcijaństwa, żyć Ewangelią. Taki jest przykład kaznodziejski, często może słyszeliśmy taki przykład, jak to na jednym sympozjum naukowym, psychologicznym, profesor miał cały referat na temat, że nie wolno cieleśnie karać dzieci.
i tłumaczy, że to jest niepoprawne, niedobre i w ogóle wszystkie teorie, wymienia wszystkich sławnych psychologów, którzy tą tezę podpierają. Pada pytanie z sali: panie profesorze, ale czy pan karał cieleśnie swoje dzieci? Profesor na to: moje dzieci to jest inna sprawa, to jest inna sytuacja, to już w ogóle jest co innego. Zobaczmy, że tak jest u nas. Że znamy wiele teorii, bardzo pobożnych, bardzo ważnych, mądrych. Umiemy rozgraniczać, wymądrzamy się na każdy temat. Ale jak daleko jest życie od tego? Jak jest nam trudno rzeczywiście tą Ewangelią żyć na co dzień? Kochać całym swoim sercem Boga i drugiego człowieka. Jezus uczy nas takiej miłości, bo przedstawia nam Boga nie w teoriach jakichś, nie Boga panującego, triumfalnego, ale Boga, który pochyla się nad drugim człowiekiem. Boga, który współczuje, który jest miłosierdziem. Takiego Boga nam przedstawia Jezus. A dzisiaj w tym krótkim fragmencie z listu do Hebrajczyków słyszymy, że Jezus Chrystus ofiaruje samego siebie. To nie jest Bóg gdzieś tam w niebiosach, panujący, ale jest Bóg, który jest blisko, który staje się człowiekiem, aby pokazać nam, na czym polega miłość. Nie na teorii, nie na jakichś ładnych wierszykach, które powtarzamy, ale na czynach, które dotykają drugiego człowieka, które angażują w życie innych ludzi, które rzeczywiście są miłosierdziem, są współczuciem, są bliskością. To jest jakieś wielkie zadanie dla nas, chrześcijan. Zobaczmy, że to jest jakieś zaproszenie bardzo trudne, do którego nieustannie mamy wracać. Dzisiaj ta lekcja, ta scena ewangeliczna na pierwszy rzut oka może się wydawać jakimś tam epizodem z życia Pana Jezusa. A dotykamy serca Ewangelii. To jest jakieś wielkie zaproszenie dzisiaj dla Kościoła, dla każdego z nas, dla naszych rodzin. Byśmy rzeczywiście nie żyli ze Słowa Bożego i wymądrzali się, ale żyli naprawdę Słowem Bożym. Prośmy więc za nas, za naszą wspólnotę, za każdego z nas, by rzeczywiście Pan Bóg dał nam tę łaskę nawrócenia. Byśmy od rozumu przeszli do serca, od teorii do czynów, bo miłość osadza się nie na słowach, ale na czynach. Amen.